No witam, ucięło mi oczywiście filmik za długo pierdolenia się, ale mamy tą czarną runę. Pusto. No. Chwila. Już myślałem, że znowu gdzieś będą się po... U kurwa, kolejny strażnik. Runa, widziałeś ją? Tak! Jesteś pewny? Tak, zaufaj mi. Dobrze. Celuj w twarz. O ty kur... No wyjmuj ten topór, idioto. Aj, dwóch jest, zajebiście. Dlatego to będzie lepiej działać. Dobra, pora przejść na poważniejszą broń. Skurwysyn. Gdzie jesteś, ty pędzlu? Duży był, ale dla bogów to łatwizna. Zabijałem większych. Żałosny troll. Ta, zakręciłem. Dobra. Którędy do misji z piaskiem? Kolejnych rozjewali. Czekaj, tędy. O, tu mam skrzyneczkę. Proszę, proszę. W końcu coś. Plus 10 obrona. Nie. Aż tak to mi to niepotrzebne. Dobra. Tędy do michy z piaskiem. Jesteśmy tak blisko. Usiądź. Lemnoskie wino z wyspy Lemnos.
blisko miejsca mego urodzenia. Lemnos. Zakres podróży. No pij, gówniarzu. Mogę? No chyba po to ci to dał, nie? Cuchnie jak zgniłe jaja. Nie skisło? Możliwe. Przecież wino czym starsze, tym lepsze. No, ten to ma gardziel. I rozjebał. No tak. Ojcze, czemu opuściłeś swoją ojczyznę? Z powodu tamtejszych bogów? Wiem, no, że bardzo nienawidzisz bogów, ale Tyr dowodzi, że są i dobrzy. Ty też jesteś. Zabijałeś tylko znaków. Kratos rozjebał tam połowę Olimpu. Tak. Tak, ale któż to może osądzić? Cicho, głowo. My możemy. Wiemy lepiej. Mhm. Z każdą chwilą brzmisz bardziej jak ojciec. Gotów? Gotów. Chodź. Chyba polubię bycie bogiem. No dobra. Czyli co, wracamy na tą pierdoloną górę? Ale to zaraz, moment. Tu był kowal, nie? Widzimy, gdzie chcemy, robimy co chcemy, a teraz zobaczymy gigantów. Tak! Skoro poznaliśmy runę wiodącą do Jotunheimu, możemy wrócić do bramy na szczycie i zrobić użytek z magicznego dłuta. Nikt nie stanie nam na drodze. Ruszajmy! No kuźwa, mogę sobie fioletowe rzeczy porobić. Ale to zaraz, moment. Bo... Co podać, mały gnojku? Asysta z kamieniem zdrowa. Wzmocnienie kamieni zdrowa, ta. Wiesz co? Takie niewielkie rozmiary to naturalna ochrona. Mniej do bicia. Coś jeszcze dla ciebie? Nie. No, miejmy nadzieję. Ale same ostrze chłoskim są lepsze, tak w ogóle. Nie chciałbym nimi oberwać. Kiedyś musisz mi powiedzieć, kto stworzył te cudeńka. No, może kiedyś ci powiem. No dobra, i teraz się zastanawiam. Na pierśnik wędrowca. No lun mi zabiera potężnie siły. Dużo run mi zabiera. Ale dodaje dużo witalności. To mi doda. Tak jakby poziom mi spadnie wtedy.
Tu też. Nic mi nie podnosi poziomu, ale numer. Coś chcesz, chłopcze? To by mi podniosło poziom. To nic nie bardzo, ten się nie opłaca. To jest poziom piąty. To jest czwarty. To za mało srebrną, ta. Zajebiście chujowo. A niby tak dużo no tego było. Dobra, jebać. Teraz tak. To są dla niego. To są ostrza w ogóle, tak. Wszystko mu wykupimy, co możemy. Bo coś czuję, że zbliża się nam ostatni boss. No, ostrza już fajnie wyglądają. Uff, idziemy. Znaleźliście dla mnie może tego alchemika? Nic nie znajdowałem. Atreus chyba za mnie nie wyrabia. Wall, Morgan. Dobra. Powiem Sindriemu, że jestem Bogiem. Chcę zobaczyć jego minę. Nie. Mogłem ci wcześniej wyjawić prawdę. Ale teraz ty nie możesz się wygadać. Tu by trzeba było coś wstawić, nie? Jebać to. Idziemy. Za fabułą. Nie ukrywać, kim jesteśmy. Sekret to specjalność Odyna. Nie powinniśmy być otwarci jak Tyr? Tyr też miał sekrety. Z ważnych powodów. By chronić ludzi, lepiej być dyskretnym. To nie znaczy, że trzeba kłamać znajomym albo rodzinie. Sindri z pewnością by zrozumiał i zrobił to... Co, chłopcze? Pewnie nie możesz się doczekać krainy gigantów. Ta, ale smutno mi, że podróż już się kończy. O! A co jak dotrzemy do Jotunheimu, a tam nie będzie gigantów? Dla nas to bez różnicy. Najważniejsze to spełnić życzenie twojej matki. A! Nigdzie nie idźcie! Za momencik do was przyjdę! No to, oczywiście. Nie. O czym? Wsadziłeś tę zębatkę do ust? O, zwymiotuję zaraz, nie żartuję. Muszę bawią. Nie interesuj się. Sprawy rodzinne. Mogę wam wiele powiedzieć na temat rodzinnych spraw. Niech zgadnę. Twój brat nie jest tak zdolny jak ty i nie zna się na robocie. No, tak właśnie jest. O niczym innym nie mówisz. Cały czas. Albo coś z tym zrób, albo się zamknij. Rozumiem. Tak!
Mamy dość słuchania o małych problemach małych ludzi. No dobrze. To zabolało. Przyjrzyjmy się waszemu sprzętowi. No, młody tutaj se kurwa pozwala chyba za dużo, co? Coś mi się wydaje. Ale co, co? Łe, to chłopie, to jest... Już byłem u kowala przed chwilą. Co tu się w ogóle... Co kurwa? Może to być lepsze? Co to jest? Ragnarok do chuja się zaczął, czy co? Napierdalaj go. Czego się nie uczą, co? No, może i nie. To niby miało nas powstrzymać? Dobra, którędy na górę. Czemu tak potraktowałeś krasnoluda? Nie masz dość słuchania o nim i jego bracie? Pewnie, ale robienie z niego wroga nic nam nie da. Powinien znać prawdę. Nawet bolesną. Byłeś nieuprzejmy bez potrzeby. Prawda jest ważniejsza niż uprzejmość. Twoja matka uważała inaczej. Nie była boginią. Za tobą, bracie! Ole, rozpierdol. To jest zajebiste teraz. Teraz to ja mogę walczyć, kurwa. Może teraz ja ją trochę poniosę. Nie. Czemu? Już tylko kawałek. Przecież dam radę. Czyżby? Po tym, co mówiłeś na jej temat, nie jestem pewien. Co? Że nie była boginią? Była kimś znacznie lepszym. Hmm. Nie pozwolę ci jej oczerniać. Dobra. Psy, to jest OP. Tak, to ja mogę walczyć, kurwa. Młody, widzę, pierdolca dostajesz niezłego, co? Mimir, skoro wiedziałeś, że jesteśmy bogami, to po co ta cała historia o tym, że Odyn depcze nam po piętach w podróży do Jotunheimu? Chyba łatwiej wytłumaczyć to tym, że jesteśmy zagrożeniem, które trzeba usunąć. Nie możemy tego wykluczyć, ale nieznane są ścieżki Odyna, a jego cele... Dość już o Odynie i jego głupim rodzie. Ech.
I z powrotem na wieżę. Są źli, ale to nieprawda. Tyr nie był, ani Freja. Tylko Asowie są złymi bogami. I wiesz co? Odyn ma rację. Jesteśmy zagrożeniem, bo wiemy, jacy są i możemy ich pokonać. No, może nie wszystkich, póki co. Magni robił, co mógł, ale przegrał. Nie są od nas lepsi. I pożałują tego, że z nami zadarli. No jasne. Młody kozaczek się zrobił. Ale w sumie wolę, jak jest taki kozaczek, niż jak jest taka cipa. Thor obwinił mnie. Mnie. O, jest to ten kretyn. Własny ojciec nazwał mnie tchórzem. I chyba dał ci niezłe manto. Zjeżdżaj, albo od nas też dostaniesz. Zabiję cię. Nie. Zostaw go. I tak już po nim. Zapłaci za to, co mówił o mamie. Mówię nie. Jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy. No, tak dobrze, mały świrku. To samo rzekłem twojej matce, zanim się nią zająłem. Dobrze, zajebnę. Co ty robisz? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Zabiłeś wbrew mojej woli. Straciłeś panowanie. Przecież sam uczysz mnie zabijać. Pokazuję ci tylko, jak przetrwać. Jesteśmy bogami. Wielu chce nas zgładzić. Pamiętaj, że jesteś naznaczony. Zawsze będziesz. Uczę cię zabijać, to prawda. Ale tylko w obronie własnej. Nigdy dla satysfakcji. Przecież on i tak nikogo nie obchodził. Co to zmienia? Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Jakie? Skąd to wiesz? Skąd to wiesz? Patrz na słowa, chłopcze. Zostaw mnie. No, wypierdalaj, młody. No, będziemy tu, kurwa, łepek podskakiwał. Dobra, idziemy. O. Jak to się stało, że tego nie rozjebałem? Aha, auto. Nieważne. Kurwa, on się pierdolił z nimi tam. Coś czuję, że ten topór ich... Kurwa, te jaszczurki zjebane. Kurwa, zgaś ten szał, ale tu mi wkurwia, że to się włącza czasem niechcący, tak? A tu trzeba było nosić kamienie. Zachowaj czujność, chłopcze.
Jeśli Modi nas znalazł, Baldur musi być blisko. Dobrze, mam mu wiele do powiedzenia. Nic mu nie powiesz. Zostawisz go mnie. Żebyś go zabił. Bo tak się rozprawiasz z wrogami, tak? Bo on zrobiłby to samo. Zrobię to, co uznam za konieczne. A ja ci pomogę. Nie. Tędy? Chyba tam. Chłopcze! No i czemu go nie mogę bić, ale bzdura. Młody go zajebał? Nieźle. No. Mam ich po uszy. Po dziurki w nosie się mówi, kretynie. A, to tu. Musimy znaleźć nową drogę. Aha, no dobra. To zakończmy na tym ten odcinek. I do zobaczenia w kolejnym. Także wchodzimy chyba już na ostatniego bossa w następnym odcinku.